W wyniku wcześniej prowadzonych działań z Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej Interpol, kutnowscy policjanci zatrzymali 30-latka, który podejrzany jest o posiadanie pornografii dziecięcej. U 30-latka podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli komputer oraz nośniki pamięci, na których były filmy oraz zdjęcia pornograficzne. Materiały zostaną przekazane biegłym w celu wykonania szczegółowych ekspertyz. Mieszkaniec Kutna następnego dnia po zatrzymaniu usłyszał zarzuty przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Również usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających. U 30-latka kutnowscy policjanci w portfelu znaleźli 2,5 grama amfetaminy. Zatrzymanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.